Witam Państwa serdecznie. Chciałbym opowiedzieć Wam o współczesnym malarstwie polskim i światowym. I chciałbym zacząć od tego, że jakby tematyka współczesnego malarstwa tak umownie obejmuje lata od 1945 roku, czyli od końca II wojny światowej. A dlaczego? No bo wtedy przede wszystkim głównym centrum sztuki stało się USA, gdyż po pierwsze było najmniej zniszczone wojną, po drugie bardzo wielu artystów z Europy wyemigrowało, czy wręcz uciekło do Stanów Zjednoczonych, konkretnie głównie do Nowego Jorku. Także Nowy Jork stał się taką Mekką wtedy powojennej sztuki współczesnej. Tam również znalazło się wielu artystów awangardowych, co jest bardzo istotne, gdyż podczas wojny awangarda była zwalczana, zresztą sztuką oprócz ludzi, którzy rabowali dzieła sztuki, nikt się specjalnie nie interesował. Krótko mówiąc, nas tu w takim pierwszym wykładzie będzie interesowała polska sztuka współczesna. Może dlatego, że żyjemy w Polsce, mówimy po polsku i w jaki sposób większość z nas, bo wiem, że wśród Państwa na pewno są też osoby, które jakby mają swoje korzenie w innych krajach. W każdym razie większość z nas jest z tą sztuką na co dzień obeznana, obznajomiona. Może łatwo oglądać obiekty i, jak to kiedyś mówiono, dzieła tejże sztuki współczesnej polskiej. Z malarstwem sytuacja jest taka, że mówiono już tak gdzieś, przynajmniej od lat 60. Ubiegłego wieku, że malarstwo nie istnieje, że inne media, tak zwane nowe media, czyli wideo art, powstająca wtedy instalacja, body art, land art, konceptualizm, one zabiją malarstwo. Można nawet powiedzieć, że takie jakby główne zainteresowanie artystów przerzuciło się na fotografię, gdyż na przykład taki postkonceptualizm jest oparty głównie właśnie na fotografii i po II wojnie światowej fotografia urosła do rangi sztuki. Przed wojną to było różnie, to była raczej domena różnego typu awangard. W każdym razie mogę Was zapewnić, że malarstwo współczesne ma się dobrze, szczególnie ma się dobrze malarstwo realizowane przez młodych i najmłodszych twórców, czyli tych, powiedzmy, urodzonych pod koniec XX wieku i nawet już wchodzą na taką scenę, prawda, artystyczną. Młodzi ludzie urodzeni w wieku XXI. I co ciekawe, jeżeli chodzi o Polskę, w innych krajach zapewne też tak jest i by się to dało udowodnić, jest jakaś ciągłość. To znaczy, gdybyśmy się mogli wybrać do Muzeum Narodowego w Poznaniu, to zauważylibyśmy na pewno, że tak gdzieś mniej więcej od czasów młodej Polski, czyli końca XIX wieku poprzez wiek XX, cały zresztą, i lata międzywojenne głównie, a szczególnie, co jest bardzo ważne, okres od 1900 do
roku 1918, no to jest właśnie taki gwałtowny rozwój różnych izmów, to znaczy takich po prostu kierunków, które wtedy były jakby uważane za progresywne, czyli nowoczesne, modernistyczne, można tak też nazwać, i nowoczesne, czyli właśnie to jest ten okres rozwoju sztuki nowoczesnej. Może jeszcze nie współczesnej, ale właśnie nowoczesnej. A ta cezura 1945 roku jest oczywiście umowna. To jest kwestia umówienia się, nie wiem, czy artystów, czy historyków sztuki. W każdym razie, na przykład, dział malarstwa współczesnego w Muzeum Narodowym w Poznaniu, co możemy jakby stwierdzić na własne oczy, on się datuje od roku właśnie 1945. Co jest istotne w tym po prostu malarstwie polskim, że pewne nurty, które były obecne no już przed wojną, a nawet jeszcze przed I wojną światową, a nawet jeszcze w XIX wieku, pod koniec, są nadal obecne. Oczywiście nie, one są obecne na zasadzie cytatu, na zasadzie inspiracji. Tak jak na przykład w ubiorze, prawda? Współcześnie mogą być modne u kobiet kapelusze z lat 20. czy 30. i są modne często, ale już jest to robione z innych materiałów, już jest inny kontekst, prawda? Nie jest to taka dosłowna kopia. Jest to, co możemy nazwać inspiracją. Także może zacznę od tego, że takim artystą bardzo ważnym, który zresztą został tak odkryty na nowo w latach 90., czyli powstania III Rzeczpospolitej, tak umownie możemy nazwać, był niejaki Wróblewski, taki pan, który zaczął tworzyć po II wojnie światowej. I tutaj jest cykl jego obrazów. Polskie malarstwo współczesne jest dość specyficzne, ponieważ można w nim prześledzić parę takich linii rozwojowych. Chciałbym to zrobić na przykładzie takiej dużej wystawy, która była w Muzeum Piastów w Gnieźnie. Ona się nazywała Obraz życia i przedstawiała polskie malarstwo po 1945 roku do współczesności, gdzie było bardzo wiele prac figuratywnych. No jest jeszcze nurt, gdzie postać ludzka, prawda, nie była aż tak ważna i ci sami malarze, którzy malowali właśnie figuratywnie, też mieli okresy, gdzie nie przedstawiali osób, to znaczy ludzi czy zwierząt. Ale zacznijmy od tego właśnie po prostu malarstwa figuratywnego. Akurat ja będę tu Państwu demonstrował obrazy w ten sposób, że one nie będą chronologiczne, tylko będziemy dokonywać takich trochę skoków. To znaczy, będziemy dokonywać skoków w czasie i sądzę, że to będzie bardzo interesujące. To znaczy, to nie będzie taka jakby linearna narracja, tylko trochę tak jakby na przykład w muzeum człowiek podchodził do interesujących go obrazów, a nie szedł
z prawej do lewej, czy z lewej do prawej po wszystkich salach. Ja nawet napisałem taki artykuł tutaj o tej wystawie. No to była taka recenzja, który zatytułowałem Malarstwo jako trwanie. Chodzi o co mi chodziło, że na przykład, jeżeli na przykład film, czy wideo, czy na przykład jakieś takie multimedia, to jest to jakby według mnie rejestracja trwania, to malarstwo jako takie, jako powiedzmy taki środek wyrazu jest po prostu trwaniem, to one ukazuje jakiś obraz, który z założenia ma być jakby utrwalony na wieczność, prawda? To samo trochę próbuje i fotografia, z tym, że ona jak na razie jest jeszcze w stosunku do malarstwa bardziej nietrwała. Chociaż to się wszystko z biegiem lat może zmienić. Jak na razie najstarsze takie zabytki malarstwa, no to są jeszcze z czasów prehistorycznych. No i one jakoś dotrwały do dzisiejszych czasów. Na przykład w Australii to nawet działanie słońca, czy na przykład w Ameryce Północnej po prostu malarstwo Indian sprzed, no cholera wie ilu lat, może i tysięcy, no to nie zatraciło, znaczy farby nie zatraciły swojej barwy. No w grotach Lascaux jest trochę inaczej, gdyż jest obawa, że słońce czy światło dzienne może ten kolor zniszczyć. W każdym razie może zaczniemy od takiego pana, który się nazywa Andrzej Wróblewski. To tutaj państwu po prostu zademonstruję. No i to jest taki jego słynny obraz Autobus. Ten obraz jest o tyle interesujący, że na przykład, szczerze mówiąc, mógłby powstać i współcześnie, mógłby to namalować jakiś młody malarz, który ma powiedzmy 20 kilka lat. I zaliczylibyśmy go do właśnie malarstwa współczesnego. Nawet się taki obraz podobny tutaj w naszej prezentacji zjawi. Tutaj na przykład zrobiliśmy straszny skok do roku 1982, no czyli to jest, jak to się mówi, okres stanu wojennego. To jest jakby zupełnie inny obraz tego pana Andrzeja Kajetana Bieńkowskiego. Dlatego on jest inny, że jakby w polskiej tradycji malarskiej bardzo mało było takich prób. To w zasadzie tylko po prostu grupa Artes, która działała na wschodzie Polski, na dawnym wschodzie Polski. I powiedzmy, tacy artyści związani bardziej z Litwą, z Estonią, to uprawiali takie malarstwo. To jest taki nieco nadrealizm. W Poznaniu taki był Idelfons Hołwald, który właśnie no, też był jakby z pochodzenia bodajże Kurlandem chyba. W każdym razie nurt właśnie takiego malarstwa nadrealistycznego w Polsce był niezmiernie rzadki, ale się pojawiał
Dlatego być może na przykład takim jakby odkryciem i dla widza, i dla kolekcjonerów była twórczość Beksińskiego. Chociaż po II wojnie światowej działał taki pan, który się nazywał Linke. On namalował taki słynny autobus i można powiedzieć, że no, był to taki prekursor tego nurtu, który potem właśnie rozwinął Beksiński. W każdym razie tych artystów takich typowo nadrealistycznych, czy po prostu malujących motywy nadrealistyczne ze snu i tak dalej, było w Polsce dość mało. Polska sztuka, tak, jeżeli chodzi o malarstwo i nie tylko, bo potem jeszcze, prawda, była rzeźba i grafika, to raczej ona się skupiała ku takim nurtom, które interpretowały w jakiś sposób rzeczywistość. Tu mamy na przykład obraz pana Andrzeja Macieja Łubowskiego. No to jest taki malarz, nieco starszy ode mnie. On był tutaj w szkole dziekanem tegoż wydziału artystycznego. No w tej chwili już gdzie indziej po prostu pracuje. I to są lata 70. 79 rok. Można powiedzieć, że to był okres zafascynowania hiperrealizmem na całym świecie. Hiperrealizm na tym polegał, że się malowało ze zdjęcia, się malowało z takiego dość dobrego zdjęcia i ten obraz był bardziej realny niż fotografia. To znaczy starał się być bardziej realny jak fotografia. Ten nurt był na całym świecie, głównie w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Włoszech, Anglii, ale nie tylko. W Polsce też kilku takich malarzy mieliśmy właśnie. Andrzej Maciej Łubowski, Sadowski, jeszcze kilku by się znalazło. Chociaż też nie był to nurt aż tak bardzo silnie w Polsce reprezentowany. Tutaj mamy następny obraz Macieja Łubowskiego. Tu mamy następny. Przepraszam. Tu właśnie mamy obraz Andrzeja Sadowskiego. On malował takie głównie przedmioty, po prostu motocykle typu Harley, Davidson i tak dalej, no których w Polsce z reguły nie było, no ale właśnie się tym zafascynował, może dlatego, że nie było tego w Polsce. Tu już mamy taki obraz zupełnie innego typu. Robimy przeskok do 56 roku i on jest właśnie w takiej konwencji jeszcze trochę międzywojennej. To znaczy jeszcze właśnie w latach 50. powstawały takie obrazy, które były jakby jeszcze odbiciem estetyki i warsztatu, i sposobu malowania artystów z międzywojnia, ale no, widać tu pewne współczesne już po prostu motywy wzięte jakby z takich pism żurnalowych. No, istotą tego malarstwa często, jak Państwo zobaczycie, było to, że one były takie niedokończone. Powstawały w formie szkicu.
Zresztą w sztuce światowej to nie jest jakby po prostu żaden zarzut, ponieważ no, znamy rzeźby Michała Anioła, których on nie kończył. No, tu wracamy znowu do tego właśnie Andrzeja Wróblewskiego. To jest obraz zatytułowany Jeździec. No, krótko mówiąc, no, gdyby nie ten Andrzej Wróblewski, to nie byłoby w zasadzie bardzo takiego silnego nurtu figuratywnego w sztuce polskiej po roku 90. Można nawet po prostu zaryzykować, że też w jakiś sposób był on takim prekursorem polskiej nowej figuracji, o której za chwilę też będziemy mówić, bo nowa figuracja to był taki nurt, który powstał no właśnie po II wojnie światowej w całej Europie i też w Stanach, być może w Azji, nie wiem wtedy, bo po prostu nie mieliśmy wtedy takich kontaktów jak teraz, ale w każdym razie dlaczego nowa figuracja? Dlatego, że artyści postanowili nie przedstawiać portretów, autoportretów, chociaż to nie jest taka ścisła reguła. Starali się malować takich zwykłych ludzi w zwykłych sytuacjach, czyli starali się po prostu malować takie sceny z życia codziennego. Oczywiście Andrzej Wróblewski robił to na swój sposób, dość taki metaforyczny i szokujący, co było jego metodą twórczą i w jakiś sposób było związane, wiecie Państwo, z takim modnym kierunkiem literacko-filozoficznym, o którym z pewnością słyszeliście i czytaliście. Chodzi mi o egzystencjalizm. To zresztą taki nurt, który wywarł bardzo duży wpływ na naszą poezję po II wojnie światowej. No tu jest też Andrzej Wróblewski, obraz na zebraniu. Obraz, no ten tak, no, on jest jakby troszkę inny w tej właśnie poetyce Wróblewskiego, gdyż ukazuje to zebranie ironicznie. Ale mógłby ten obraz powstać również i w latach 70., a nawet współcześnie. To znowu Andrzej Wróblewski, jego taki wczesny obraz, bardzo wczesny, jakby estetycznie i formalnie to on jeszcze nawiązuje do sztuki przedwojennej. Ale potem na przykład taka grupa, która działała w latach 80., to tam do niej należał Marek Sobczyk, Modzelewski, Pawlak i kilku innych artystów, no to oni nawiązywali do tegoż malarstwa. Chodzi o pojawianie się różnego typu tekstów, po prostu napisów i tak dalej, i tak dalej. Symboli, na przykład Matka Boska Częstochowska. No to jest taki obraz Wróblewskiego, wiecie Państwo, który jest jeszcze zainspirowany, można powiedzieć, taką sztuką międzywojenną, gdyż są tu wpływy i kubizmu troszkę,
No i można powiedzieć, w jaki sposób takie sztuki z lekka abstrakcyjnej, no ale mimo, że on powstał w 1956 roku i nie jest w takiej typowej konwencji właśnie dla Wróblewskiego, w takiej realistycznej, no to ten obraz można by uznać za takiego prekursora polskiej nowej figuracji. Jak potem Państwo obejrzycie obrazy neofiguratywne, no to z pewnością będzie to jasne. I tutaj mamy właśnie już przeskok i to jest 72 rok. Andrzej Szumigaj. No taki znamienny tytuł. Wpisani. To znaczy, to są ludzie wpisani jakby w swoje role, wpisani w tą poetykę tych po prostu bloków z wielkiej płyty betonowych. No i to właśnie, no to jest taki typowy obraz z kręgu właśnie polskiej, no i można powiedzieć światowej, nowej figuracji. Bo jak Państwo zobaczycie, każdy kolor tutaj w tych pionowych liniach opowiada jakąś historię, jakiś dramat, być może jakąś tragedię. Czyli można powiedzieć, jest to taki odcinek serialu. Tutaj jest Anna Ginter, maturzyści, 62 rok. Ten obraz nawiązuje trochę do symbolizmu, do takiej polskiej sztuki, takiej trochę do takiego nurtu, który tu jest akurat na tamtej w wystawie był słabo reprezentowany, gdyż to jest powiedzmy taki nurt jakby realizmu magicznego, tak umownie po prostu to nazwijmy. No, spójrzcie Państwo, tutaj po prostu malarka raczej ona nie uchwyciła takiego kadru ze zdjęcia, tylko tutaj każdy przedmiot ma swoją symboliczną wymowę, prawda? Te dwie książki, globus, ta po prostu młoda para, jakieś dziwne i niepokojące tło za nimi. I z tyłu po prostu pejzaż, jak w starym, dawnym po prostu malarstwie renesansowym czy holenderskim. Czyli można powiedzieć, że ten obraz się wpisuje w nurt takiego polskiego nieco symbolizmu, który no, istniał od czasów, powiedzmy, no, znanych Wam zapewnie obrazów Jacka Malczewskiego, który ten nurt symboliczny jest w dalszym ciągu bardzo, bardzo silny w polskim malarstwie współczesnym i jakby to powiedzieć, nie możemy się od niego nijak wyzwolić. Jak rozmawiałem, wiecie Państwo, z tymi, no na przykład z Japończykami, to oni mówią właśnie, że im to się bardzo podoba. Tak jak na przykład się nam podoba taka maksymalna synteza w sztuce japońskiej, prawda? Czy to jeżeli chodzi o grafikę, czy to jeżeli chodzi o właśnie o malarstwo, czy o fotografię, no to im się bardzo podoba właśnie ten polski symbolizm, a też z drugiej strony takie nawiązanie do realnego życia, prawda? Czyli te dwa takie nurty, które się równolegle gdzieś tak od końca XIX wieku w Polsce rozwijają.
No, tu mamy, to jest już 2003 rok, Anna Reinhardt, Ewa, też tytuł taki symboliczny, no to jest po prostu kobieta, która ciągle piesza, bo męskie spodnie, no. Jak sami po prostu widzicie. No więcej nie będę mówił. Myślę, że interpretacja się sama nasuwa, prawda? Nie ma sensu opowiadania obrazu. No można go tylko jakby zanalizować pod względem formalnym, estetycznym czy kompozycyjnym. Tutaj jest taki pan Antoni Fałat, on w pewnym sensie był nawet bardzo modny w okresie polskiej nowej figuracji, gdyż on specyficznie, znaczy miał taki specyficzny warsztat, gdzie te postacie były takie jakby z plakatu uproszczone kolory, uproszczone barwy. I robią one wrażenie, jakby były robione ze zdjęcia. Nie wiem, czy on to ze zdjęcia robił. W każdym razie na pewno, jeżeli jest to zdjęcie, to jest bardzo przetworzone. I on się wzorował na takich starych mistrzach. Chodzi o Velázqueza i Goya na przykład, którzy malowali takie portrety arystokratów, królów, ich dzieci. Czasami lekko wyidealizowane, a czasami bardzo realistyczne. Spójrzcie Państwo. Tu jest też Antoni Fałat. Tu jest taka scena rodzajowa i to właśnie bardziej przypomina nową figurację. Właśnie dlatego, że no on się bardzo silnie mieści w tym nurcie. Ale jak Państwo na przykład spojrzycie na twarz tej pani i tam układ jej rąk i ten przedmiot, który ona trzyma w rękach, jest to takie trochę nawiązanie no, do tej, prawda, poetyki malarskiej Wróblewskiego. I to jest jakby, tutaj jakby jest to taka no wprost, taka uchwycona przez kliszę fotograficzną scena z jakiejś imprezy towarzyskiej, artystycznej. Być może, a może nie artystycznej. Po prostu nie wiemy. W każdym razie obraz się nazywa też specyficznie Picie trucizny. 81 rok. No znamienny taki trochę ten obraz jest, prawda? Jest cały taki monochromatyczny i tylko tutaj właśnie po prostu widać czerwone wino. Oczywiście obraz to nie jest słowo drukowane ani pisane, także tutaj jakby metaforyka malarstwa nie jest tożsama z metaforyką po prostu poezji. Chociaż wielu malarzy uprawiało poezję i też wielu po prostu poetów często malowało, prawda? Ale musieli mieć świadomość tego, że środki tych dwóch mediów są inne. Tu jest też właśnie Antoni Fałat. Przodem do przodu, 72 rok. Jeszcze wtedy ta sztuka nowej figuracji, ona była troszkę taka, wiecie Państwo, można powiedzieć, trochę ironiczna i optymistyczna. Dopiero gdzieś tak
No, w 73 roku, a w 5 to już na pewno, to artyści zaczęli dostrzegać upadek tego systemu, prawda? I już te obrazy nie są takie ani wesołe. Jakby to powiedzieć, przedtem były w dur, a teraz są potem były w dur mol, potem były w mol dur, a na końcu to były tylko w mol. Oczywiście tak ja tu trochę upraszczam, bo utwór napisany w molowej tonacji może być też i wesoły, a napisany w dur może być smutny. W każdym razie chodzi to tylko o pewne takie uproszczenie. Rok 56 był takim przełomowym rokiem w polskiej sztuce, gdyż już jakby nie obowiązywał taki w zasadzie urzędowy styl, jakim był socrealizm, prawda? Z tym, że oczywiście socrealizm w Polsce to tak nigdy do końca nie zaistniał. Mamy kilka takich sztandarowych obrazów socrealistycznych, typu Podaj cegłę i tak dalej, ale jakby polscy malarze się w tym socrealizmie nie sprawdzili. On bardziej jednak tak zdecydowanie i intensywnie i dość długo zresztą, bo już od lat 30. zaistniał w ZSSR, czyli na terenie Rosji. Po prostu głównie, no a te republiki radzieckie, prawda, po prostu Litwa, Ukraina, Estonia i tak dalej, no to miały takie swoje malarstwo. W Polsce to był w zasadzie epizod. Tylko kilku artystów się jakby zdecydowało na uprawianie tego socrealizmu. No, jest kilka takich obrazów tego Wróblewskiego, które w jakiś sposób oficjalna krytyka do socrealizmu zaliczyła i właśnie jeden z nich jest w Poznaniu, Poznańskim Muzeum Narodowym, właśnie w kolekcji malarstwa współczesnego. To są bodajże ludzie czekający na pociąg, ale dla mnie no, jest to scena rodzajowa. To nie jest typowy po prostu socrealizm, którego założeniem było tworzenie sztuki realistycznej, zrozumiałej dla szerokiego odbiorcy. No, z tym jest kłopot, gdyż w zasadzie ten odbiorca masowy o niczym nie decydował, tylko że to był, jakby to był taki wytwór urzędników od kultury i sztuki, prawda? Tutaj mamy obraz takiego pana Artura Nachta Samborskiego, który głównie malował martwe natury i wywarł w ogóle bardzo duży wpływ na polskie malarstwo współczesne. Stworzył nawet pewną taką szkołę malowania, czy szkołę estetyki, szkołę obrazowania. I on jest o tyle ciekawy, że w zasadzie ten Nacht Samborski nie malował ludzi, nie malował postaci ludzkich. I to jest taki rzadki obraz, gdzie on właśnie tą postać namalował. Ale ja uważam, że ten obraz jest świetny, ponieważ no, takim doskonałym rozwiązaniem jest niedokończona twarz tej pani. Ona jest, jakby to powiedzieć, no i dramatyczna, i tragiczna w swoim wyrazie. No, każdy to może zinterpretować po prostu po swojemu. No, według prawideł takich akademickich ten obraz nie jest skończony. No i ten
Stół w zasadzie pusty, prawda? Przed tą panią nic nie ma. Tylko w obu rogach stołu, po lewej i prawej stronie, stoją jakieś przedmioty, a ona siedzi taka bez ust, bez nosa i patrzy się w nas, prawda? I spogląda na nas. No, sądzę, ogólnie mówiąc, po prostu świetny obraz. Gdyby taki obraz powstał współcześnie na przykład i ktoś by go właśnie po prostu wysłał na ten konkurs Bielska Jesień w Bielsku Białej, w Galerii Bielska, tak, to się tak nazywa, no to mógłby być uznany za bardzo udany, współczesny obraz. No jest jakiś uniwersalizm w tym okresie, mimo że on powstał, spójrzcie Państwo, a ile lat temu, 50 plus 20, no prawie, tam prawie 70 lat, no 70 to nie, ale 70 bez trzech, prawda. Tutaj jest na przykład interesujący bardzo obraz i on jest taki, jakby to powiedzieć, charakterystyczny bardzo właśnie do tego roku. On jest charakterystyczny dla właśnie takiego nurtu polskiej, a w zasadzie poznańskiej nowej figuracji, gdyż ta pani Danuta, no to jest moja taka starsza koleżanka ze studiów. No i krótko mówiąc, tak się malowało wtedy. To był taki jakby ogólny po prostu trend. Oczywiście obraz jest namalowany ze zdjęcia, no i czy nawet z kilku zdjęć, prawda, po prostu nałożonych na siebie. I tak ma trochę imitować takie jakby zdjęcie kilkakrotnie naeksponowane. No i on jest bardzo znamienny dla tamtych czasów, chociaż powstał w 85 roku, no tak można powiedzieć 10 lat po takim gwałtownym rozwoju właśnie tej nowej figuracji. Ale wiecie Państwo, trochę ze sztuką polską to było troszkę tak dość podobnie jak z ekonomią czy z modą, że powiedzmy tak od 70. lat do końca lat 80. to się jakby czas w Polsce zatrzymał. Wszystko było takie same, samochody były takie same, domy były takie same, wnętrza były takie same, bo jakby rozwój cywilizacyjny Polski no poprzez właśnie stan wojenny i tak dalej uległ zahamowaniu i dopiero właśnie wszystko się zmieniło w roku 89, a w zasadzie w roku 90, kiedy uwolniono handel, prawda? I kiedy była słynna ustawa Wilczka o wolnym handlu, gdzie można było wszystko sprzedawać i wszystko kupować. Wtedy też trochę upadł rynek sprzedaży obrazów. To jest w ogóle po prostu ciekawa sprawa, gdyż do roku 90 każdy artysta, po prostu malarz, który jako tako malował fajnie, mógł sprzedawał swoje obrazy. Ja na przykład wtedy żyłem właśnie ze sprzedaży obrazów, ponieważ obcokrajowcy, którzy przyjeżdżali do Polski do końca lat 80., jeżeli im się udało oczywiście, no to te nasze obrazy w tych naszych po prostu galeriach, głównie wtedy to były galerie Związku Polskich Artystów Plastyków, bo każdy, kto chciał zawodowo uprawiać sztukę, to musiał być albo w tym Związku
polskich artystów plastyków, albo, a jeżeli chciał robić zdjęcia zawodowo, to musiał należeć do Związku Fotografików Polskich. A jak chciał robić filmy, to musiał być w Stowarzyszeniu Filmowców i tak dalej. No teraz to oczywiście po prostu wy się z tego śmiejecie, ale, no, ale tak było, nie? Tak było. No. Jakby te zawody zostały uwolnione. W każdym razie tutaj jest taki obraz pana Edwarda Dwornika, który tym się wsławił, że on zrobił, wiecie państwo, w swoim życiu strasznie dużo tego typu obrazów, takich scen rodzajowych i te obrazy się bardzo dobrze sprzedawały. No to taki jeden z niewielu artystów, którzy w zasadzie na co dzień żyli nie z jakichś innych pensji, tylko właśnie czy jakichś innych zleceń, tylko oni żyli właśnie ze sprzedaży obrazów. Przepraszam. I on tych obrazów zrobił strasznie dużo. Można powiedzieć, że kilka tysięcy. No co jest ciekawe, jego córka Pola Dwornik jest też teraz taką znaną artystką. Oczywiście robi zupełnie co innego, to sobie znajdziecie w internecie. W każdym razie czy Dwornika można w jakiś sposób, mimo że to jest rok 1971, czy można go zaliczyć do nowej figuracji? No i tak i nie. To znaczy, to jest taki nurt, który, jak państwo sami zauważyliście, jeszcze się wywodzi trochę z przedwojnia i z lat 40. On tą polską rzeczywistość tak ukazywał nieco ironicznie. Czyli w zasadzie ja bym go nie dopisał do tej nowej figuracji, takiej typowej, można powiedzieć, klasycznej, prawda? O, a tutaj państwo macie właśnie, to jest obraz, który jest no, w 100% charakterystyczny dla polskiej nowej figuracji i to z bardzo wielu względów. Na przykład pierwsza sprawa to jest to, że namalowała go pani Elżbieta Arendt-Sobecka, gdyż w latach 70., no ja pamiętam, no bo zacząłem studia w latach 70., to u nas na roku to była, było chyba nawet nieco więcej dziewczyn studiujących niż facetów. I wtedy był taki jakby run, to znaczy bardzo dużo kobiet zaczęło studia artystyczne, nie tylko zresztą na sztukach wizualnych, ale również jeżeli chodzi o szkoły teatralne, jeżeli chodzi o szkoły muzyczne i tak dalej. Po prostu jakby taki po prostu zawód artysty się bardzo sfeminizował i chyba dobrze, gdyż po prostu przedtem, no, jakby ta sztuka była taka patriarchalna właśnie, nie? W XIX wieku, czy na początku XX, no to no mamy takie po prostu postacie kobiet, które w pewnym sensie były tragiczne, to znaczy jak chciały uprawiać jakąś sztukę właśnie współczesną, nowoczesną, czy awangardową, to natrafiały na bardzo duży taki opór nie tylko po prostu mężczyzn, ale też i samych kobiet, które często były bardzo konserwatywne. Ale w każdym razie, no to jest obraz, który jest takim typowym obrazem właśnie, można powiedzieć, jak mówimy nowa figuracja, no to to myślimy ten obraz, bo tak, i rok 72, czyli
drugi rok takiej pseudo prosperity Gierka, prawda? I w tym obrazie no, jest jakiś dramat, w tym obrazie jest jakaś tragedia, nie wiem. Każdy sobie może dopowiedzieć jakąś historię, na przykład, że ta kobieta przerwała ciążę, albo że jest po prostu bita, albo że ktoś jej umarł, albo na jej oczach kogoś zamordowano. W każdym razie no, 100 tysięcy różnych opowieści, prawda? Ta czerwień jest tutaj bardzo istotna, która się pojawia również i na jej rękach, i w jaki sposób ona przechodzi w tło i na tą taką umowną ścianę. Co bardzo istotne jest w nowej figuracji, jest z jednej strony realizm, a z drugiej bardzo duża umowność, taka stylistyczna, że nic tu nie jest takie dosłowne, jak właśnie w malarstwie realistycznym i socrealistycznym, prawda? Chociaż sądzę, że gdyby nie było socrealizmu i gdyby nie było po prostu takiego typowego realizmu, prawda, jaki zaistniał pod koniec XIX wieku, no to nie byłoby to również i nowej figuracji. Gdyż sztuka, wiecie Państwo, się żywi sztuką. Ale tutaj widać, że mimo że w 72 roku w Polsce no ludzie tak po prostu zawierzyli, że będzie lepiej, prawda, że będą żyli dostatni, to jednak ten obraz ma charakterystyczny tytuł Krzyk. On się wiąże też i z poezją nowej fali, co jest bardzo istotne. W tym czasie zaczął wychodzić takie po prostu czasopismo, ono się nazywało Nowy Wyraz i tam publikowali poeci tak zwanej nowej fali, którzy właśnie tworzyli takie po prostu dramatyczne wiersze. No powiedzmy, jak ktoś się z Was interesuje literaturą i poezją polską, to wie, o co mi chodzi. To no mniej więcej od Wojaczka, potem po prostu Ryszard Krynicki, Barańczak, Adam Zagajewski, no to teraz już starsi panowie, niektórzy nie żyją, Lothar Herbst, Urszula Kozioł i tak dalej, no też bardzo dużo było kobiet, które pisało, prawda. No, w pewnym sensie też i twórczość Szymborskiej w jakiś sposób też można z tym po prostu wiązać naszej noblistki. No, z tego zresztą, jakby, no, z tego nurtu w jakiś sposób też i się wywodzi twórczość drugiej naszej laureatki Nobla, czyli Tokarczuk. O, a tutaj mamy znowu taki przeskok 72 roku do 46. I to jest taki obraz pani jeszcze z epoki międzywojennej, Erny Rosenstein. Takiej właśnie artystki przedwojennej, no, której udało się przeżyć wojnę, mimo że była z pochodzenia Żydówką, to po prostu no, to jest taki obraz. On jest jeszcze utrzymany bardzo mocno właśnie w tej stylistyce międzywojennej, ale. Właśnie, ale to jest bardzo istotne. Ale jak Państwo po prostu zobaczycie, jak powstał stan wojenny w Polsce, to właśnie grupa, czyli właśnie po prostu Marek Sobczyk, Pawlak, Modzelewski i inni
oni zaczęli tworzyć bardzo podobne rzeczy. To znaczy, też się jakby pewnie sugerowali tamtą twórczością, bo to jest tak, że wiecie Państwo, po prostu malarstwo się żywi rzeczywistością, ale też żywi się samym malarstwem, czyli samą swoją historią, prawda? Tak jak po prostu muzyka, na przykład rockowa, to nie powstała z niczego, mimo że była czymś zupełnie takim nowym, odkrywczym, prawda? Pod koniec lat 60. O, tutaj też mamy panią Ernę Rosenstein, Kąpiel 46. Te obrazy są takie, no, mimo tego, że w Polsce się wtedy działo strasznie, to były okropne lata, od 45 do 56, można powiedzieć, taka noc stalinowska, ludzie znikali na ulicy. No, mój ojciec siedział po prostu w więzieniu wtedy. Ja tego trochę też i nie pamiętam, bo byłem po prostu strasznie mały. Wiem tylko, że ojca nie było. No, też mi wszystkiego nie mówili. Bo jak to po prostu dzieci, no. Ja jestem z takiego pokolenia, że rodzice chcieli, żebyśmy się jakby dostosowali do tej rzeczywistości, gdyż nie byli pewni, jak to wszystko długo potrwa. Przepraszam, ubiorę szalik, bo zimno. Oczywiście to trwało dość długo, bo wiecie Państwo, ja już w roku 90, tak, to już miałem 40 lat niestety, prawda? Czyli ta cała młodość moja upłynęła za czasów tak zwanej demokracji ludowej. A tutaj mamy znowu też duży skok, prawie 30 lat. Eugeniusz Mucha, ojciec, no i 74 rok. No i to tak jak już wspomniałem przy tym wcześniejszym obrazie tamtej pani, że tutaj też i już sobie artyści uświadomili, że ta rzeczywistość, która nas otacza, nie jest taka różowa. Zresztą artyści zawsze tak, to znaczy mieli takie po prostu podejście, no oprócz oczywiście artystów tak zwanych dworskich, którzy istnieli we wszystkich epokach i we wszystkich czasach. Jak wiemy, istnieją także i dzisiaj. Z tym, że to jest bardzo ciekawa sprawa, bo mimo że obraz jest namalowany w czasie istnienia nowej figuracji, która zakładała, że postać ludzka ma być narysowana niesymbolicznie i niezniekształcona, tylko ma być po prostu realistyczna, to tutaj te obie postacie i dziecka, i tego ojca, i przedmiotów są zniekształcone. Czyli ten obraz jakby tematycznie jest w kręgu no, nowej figuracji, a stylistycznie i estetycznie, no jest jeszcze, można nawet powiedzieć, w pewnym sensie w latach 40., a nawet i 30., czyli jeszcze w kręgu tych tak zwanych izmów po prostu. Interesujące. Tu jest po prostu bardzo ładny obraz, to jest 57 rok, wtedy w Polaków wstąpiła nadzieja, w artystów też. Pojawiło się masę takich właśnie nurtów awangardowych. To się wtedy nazywało drugą awangardą, w przeciwieństwie do tej pierwszej, która była właśnie przed pierwszą wojną światową i po pierwszej wojnie światowej.
Mówię o tym, o neoplastycyzmie, mówię o kubizmie, który jeszcze wcześniej nastał, abstrakcjonizmie, prawda? Konstruktywizmie, futuryzmie i tak dalej, czyli chodzi mi o te izmy, prawda? No to ten obraz no jest o tyle fajny, że on ma w sobie tak dużo ciepła, jest taki liryczny i można powiedzieć, no ja bym sobie go na ścianie powiesił nawet, bo ma dużo w sobie, mimo tego, że jest namalowany w takich zimnych kolorach, prawda? To jednak ma w sobie dużo takiego emocjonalnego ciepła, nie? No i namalowała to pani Ewa Kierska Hoffman, czyli tutaj już widzimy, no, że po prostu kobiety, po prostu malarki, no, wnoszą jakby trochę taką inną jakość, prawda? Znaczy te ich obrazy są bardziej takie zbliżone do, no można powiedzieć, do człowieka, prawda? Tutaj jest po prostu przeskok bardzo duży i też jest tu pani, taka Ewa Kuryluk, która jest jakby taką czołową przedstawicielką właśnie polskiej nowej figuracji. Ona wyemigrowała niestety z Polski, ale w każdym razie stworzyła takie obrazy, które jak Państwo po prostu za chwilę zobaczycie, to one pod względem estetyki, sposobu malowania, na przykład właśnie farbą akrylową i temperami, no to one są takimi troszkę ikonicznymi obrazami w stosunku do tego, co robią współcześni artyści. One są takie plakatowe, uproszczone kolory. Tutaj mamy taki obraz, który powstał w roku, widzicie Państwo, 85, ale on, no to jest taki okres trochę takiej, no można powiedzieć, ekspresji lat 80., kiedy malarze właśnie się po prostu zafascynowali, no właśnie takim ekspresjonizmem i fowizmem, prawda? Czyli w latach 80. powstali tak zwani nowi dzicy, czy po prostu młodzi dzicy. Nie tylko zresztą w Polsce, to był taki nurt, który objął całą Europę. Głównie Niemcy, gdzie ten właśnie ekspresjonizm i fowizm był zawsze taki modny. Austria, no ale też Francja i Włochy. Taki po prostu włoski krytyk, który to jakby po prostu lansował swego czasu. Oliwa się nazywał. To znaczy nazywa, bo on żyje, prawda? To on to nazwał trans figuracją. No i tu jest taki obraz o tyle dziwny, że on jest namalowany w 1985 roku, a robi wrażenie, jakby był namalowany w 1945 roku. Prawda? Spójrzcie Państwo. Chodzi mi o użyte środki, jakby kolor, operowanie kolorem, operowanie plamą, po prostu rysowanie postaci ludzkich. No nie wiem, w każdym razie sądzę, że ta pani świadomie
nawiązała do roku 1945, prawda? No, w końcu niektórzy uważają, że jeszcze w 1985 roku był stan wojenny, chociaż jakby urzędowo został zniesiony w 1983. Tu mamy taki dziwny obraz i też mamy malarkę Han Nekrajewską i zobaczcie, jest 67, czyli mamy o 20 lat w tył, a estetyka bardzo podobna, prawda? Ja bym nawet zaryzykował twierdzenie, że to jest jeszcze takie świadome bardzo nawiązanie do estetyki międzywojennej, czyli do późnych lat 30. Oczywiście oprócz tej mini spódniczki, prawda, tej pani, no wtedy ona by miała, prawda, taką dłuższą suknię do kostek, nie? A to już jest taka właśnie typowa, nowa figuracja z lat 70. Zresztą rok w jakiś sposób symboliczny, 71, czyli właśnie po tych wszystkich społecznych zapowiedziach tamtej ekipy rządzącej Polskę. No i tu mamy taki zbiór, jakby trochę. Tak jak na przykład właśnie w tym autobusie tego po prostu Linkego, który powstał od razu po II wojnie światowej, no to tu mamy takie jakby skumulowanie i zmasowanie różnych ludzkich typów, które były charakterystyczne dla tego właśnie początku lat 70. Jakbyśmy przeanalizowali każdą postać, to można by tak tutaj sobie spokojnie to omówić, prawda? Jeżeli po prostu będziecie to oglądali na wideo, to sobie możecie na chwilę zrobić stop klatkę i przyjrzeć się każdej z tych postaci osobno. Bo jakby każda z tych postaci to jest inna opowieść. Tak jakby ktoś na przykład z pierwszego piętra wziął aparat i zrobił takie zdjęcie ludzi na ulicy, po prostu na pasach, to no można by z tego zrobić nawet film animowany. No kiedyś chciałem taki film animowany zrobić, tylko akurat tu nie chodziło o pasy, tylko chodziło o przejazd kolejowy. Taki miałem po prostu pomysł, no. Nie wiem, czy to zrobię, no chociaż temat jest uniwersalny, bo jakbyśmy dzisiaj zrobili też takie zdjęcie ludzi na pasach, to też moglibyśmy jakby każdą z tych postaci scharakteryzować. No, spójrzcie Państwo, w centrum jest taka pani z dzieckiem, no ta pani z dzieckiem, no oczywiście ona tu pełni rolę takiego symbolu, ponieważ to dziecko teraz, prawda, to ono będzie miało lat już 30, no już będzie dochodziło do 50, prawda? Jakby nie było. Tu jest taki obraz takiego interesującego malarza, którego można przypisać do takiej właśnie polskiej nowej figuracji Jacka Rykały. On malował takich ludzi na ławkach śpiących, takie zaniedbane podwórka, wiecie Państwo, takie no, sytuacje, które się nie mieściły wtedy w ramach tak zwanego realnego socjalizmu, gdzie była, jak to za czasów Gierka,
propaganda sukcesu. Ale spójrzcie Państwo na ten. No. Ciekawy jest rok powstania tego obrazu. To jest 1978. W tym czasie już się zaczęło to wszystko sypać, prawda? Już w zasadzie 80% artykułów spożywczych była na kartki. To już było po tych słynnych strajkach w Radomiu. Wtedy już powstał KOR i powstał tak zwany Studencki Komitet Samoobrony, czyli studenci też się zaczęli po prostu buntować i organizować na uczelniach i w jakiś sposób zelżały takie po prostu represje polityczne, gdyż Gierek dostał wtedy duży zastrzyk finansowy z Zachodu i po prostu i Polska dostała taką propozycję nie do odrzucenia, że im mniej będzie więźniów po prostu politycznych, to wtedy będzie więcej pieniędzy, prawda? I więcej po prostu kredytów. No te kredyty to tak szczerze mówiąc my spłacamy do dzisiaj. I być może jeszcze po prostu wasze dzieci troszkę będą je spłacać, no niestety. Gdyż rząd ówczesny i późniejszy, prawda, Jaruzelskiego ich nie spłacił. Jeszcze się bardziej zadłużył i no i tak to jest, nie? O, tutaj jest jeszcze też jeden obraz po prostu właśnie Jacka Rykały. Bardzo charakterystyczny, wcześniejszy o 2 lata. No i on malował takie rzeczy, które wszyscy żeśmy widzieli, prawda? Myśmy nie widzieli tych autostrad, które miały być po prostu budowane. Myśmy po prostu nie widzieli tych super wielkich po prostu zakładów przemysłowych, tylko przeciętny Polak, no to był skazany na tego typu widoki, no. I na takie ławki, które się jeszcze w jakichś tam miejscach ostały, ale już w zasadzie ich w praktyce nie ma. Czyli jakby to powiedzieć, tacy zwykli ludzie w zwykłych, codziennych sytuacjach. I teraz tak, tych dwóch panów, którzy tu rozmawiają, no to mogą być zwykli menele, mogą być po prostu robotnicy, którzy sobie zrobili przerwę w pracy. Mogą to być na przykład, może to być dwóch intelektualistów, prawda? No a tutaj stoi opróżniona już prawie całkowicie butelka wódki, czy też wina, prawda? No, jeżeli chodzi o pijaństwo i alkoholizm, no to wszyscy wtedy w Polsce pili. I artyści, prawda, i naukowcy, i inteligencja, i prawda, chłopstwo, czyli rolnicy. Znaczy się wtedy mówiło chłopstwo, tak. Chociaż to nie do końca byli chłopi w takim po prostu rozumieniu dawnym, to byli po prostu rolnicy. No i wszyscy, i tak zwani po prostu menele. Co jest bardzo też istotne. Pod koniec lat 70. się pojawili na ulicach polskich żebracy. I ludzie bezdomni, chociaż oficjalnie bezdomności w Polsce nie było, prawda? Tak jak teraz. Nie było oficjalnie bezrobocia i bezdomności. Co oczywiście było nieprawdą. Jak ktoś wam mówi, że w PRL-u było lepiej, bo każdy miał pracę, nieprawda. Nie każdy
miał pracę, wielu ludzi po prostu głodowało, a nawet jak miał pracę, to nie miał co za te pieniądze zarobione często kupić. No więc co po takiej pracy i płacy, która nie daje po prostu papu, nie? Tu mamy taki obraz z takiego nurtu właśnie, jak po prostu malował no taki znany wtedy modny artysta Duda Gracz. No to jest taki właśnie obraz. Trochę jest i figuracja, i trochę nowa figuracja, ale też i te panie mają rysy karykaturalne, to znaczy, no, to jest taki okres też po prostu karykatury w polskim malarstwie. Dość rzadki, gdyż po prostu mało ludzi się tym zajmowało, ale kilku takich artystów było. Raczej, jeżeli chodzi o karykaturę i humor, no to on się przeniósł do takich pism historycznych, znaczy takich pism, sorry, humorystycznych, jak na przykład Szpilki, po prostu Karuzela, to była taka jakby bardziej ludyczna odmiana Szpilek, no i do kilku innych takich po prostu czasopism. No władza traktowała i karykaturę, i dowcip na przykład, no to był wtedy się tak rozwinął taki talent trzech takich satyryków, rysowników właśnie, znaczy Andrzeja Mleczki, który do dzisiaj jest czynny i działa, niejakiego Andrzeja Dudzińskiego, który potem po prostu do Stanów pojechał, potem chyba wrócił, i po prostu Czeczota. No Czeczot niestety już nie żyje, bo był najstarszy z nich wszystkich. No jeszcze było po prostu wielu różnych. Jeszcze był taki Sawka, ale inny Sawka, to nie ten Sawka, co teraz rysuje. No było całe wielkie grono takich, jakby to powiedzieć, rysowników, satyryków, którzy robili bardzo śmieszne rzeczy. Często te rzeczy o dziwo przechodziły przez cenzurę komunistyczną. A tutaj spójrzcie Państwo, no ten obraz to taki tak, mógłby powstać w roku 1946, mógłby powstać w 56, mógłby powstać w latach 70., w 80., a on jest namalowany w roku 2005, czyli już w nowym stuleciu, i jest autorstwa Jacka Sroki Czarnego. Także gdzieś tak od lat po prostu 90. polscy malarze, no wtedy jeszcze młodzi, prawda, no to było jakby 15 lat temu, to oni zaczęli malować takie sceny rodzajowe i uwieczniać tą polską taką modę na konsumpcję, prawda? Jakby stali się w pewnym sensie takimi dokumentalistami, zaczęli dokumentować rzeczywistość. Tu też jest po prostu Jacek Sroka, ten sam autor. I też ten obraz jest taki, że on by mógł powstać, no tak szczerze mówiąc, no gdyby oczywiście nie te samochody, które są już bardziej współczesne, ale nie do końca współczesne, nie? Bo one są takie z lat
80., to mógłby ten obraz powstać jeszcze w latach, no, pod koniec lat 40. albo na początku lat 50. I sądzę, że jest to takie bardzo świadome nawiązanie do tej stylistyki i do tej tematyki, prawda? Wtedy też po prostu było zachłyśnięcie się w ogóle jakby tym, że w Polsce można było kupić samochód, prawda? I nie trzeba było czekać ileś lat, nie trzeba było tak zwanych talonów. No, obraz się nazywa Złodzieje samochodów. No, wtedy jakby okres lat 90. i początek 2000. No, to było jakby Polska była taką mekką złodziei samochodów. Nawet się Niemcy po prostu nabijali, że dlaczego ten po prostu Kubica ma takie wspaniałe osiągnięcia, ma wspaniałych po prostu mechaników, oni potrafią zmienić koła w ciągu 2 sekund. Tak, no. To znaczy, polscy złodzieje samochodów byli znani w całej Europie. Oczywiście to jest krzywdzące, gdyż bez współpracy ze złodziejami niemieckimi, czy po prostu rosyjskimi, czy francuskimi, czy włoskimi, to oni by tak nie mogli działać, nie? No, ale tak jak to zwykle, to są takie stereotypy, prawda? A to jest bardzo, wiecie Państwo, ciekawy obraz. Tu bym się chwilę zatrzymał. A dlaczego? Dlatego, że ten obraz malowała po prostu pani Jadwiga Maziarska, taka artystka też już teraz coraz bardziej znana. Właściwie ona zaczynała, jeżeli się nie mylę, jeszcze przed II wojną światową. I spójrzcie Państwo, jaki ten obraz jest nowoczesny. Co prawda, no teraz się trochę inaczej się może i farbę kładzie, prawda? Ale ten obraz ma kilka takich bardzo, jakby powiedzieć, na tamte czasy, prawda? Czyli 47 rok, prawda? On ma kilka takich, no, bardzo awangardowych czy postawangardowych elementów. Na przykład, no, ten podział, prawda, na te raz, dwa, trzy, cztery, pięć, na tych pięć po prostu planów, nie? To przypomina plany filmowe, i to plany w takiej, znaczy jakby w takiej panoramie, prawda? Czyli taka jakby panorama kamery, i w pierwszym planie my widzimy tych ludzi w jakiejś takiej strasznej panice. Nie wiem, czy to stadion jest, czy tego, w każdym razie, czy to są jeszcze takie reminiscencje po II wojnie światowej. W każdym razie my widzimy tych ludzi po prostu w ruchu, i widzimy w planie takim odległym, czyli z punktu widzenia filmu po prostu generalnym. Na drugim widzimy od razu zbliżenia, prawda? Na trzecim jeszcze większe zbliżenia, nawet można powiedzieć z detalami, prawda? Z detalami twarzy i przedmiotów. Na trzecim znowu mamy taki powrót już nie do planu po prostu generalnego, czy takiego dalekiego, tylko takiego, powiedzmy, średniego. No i potem znowu i znowu taki przeskok do po prostu detali, czyli to przypomina taką po prostu narrację filmową. Oczywiście w 1947 roku filmy były czarno-białe. No tak, znaczy już były barwne, ale to tylko w Stanach Zjednoczonych. W każdym razie, krótko mówiąc, no,
ten obraz jest, sądzę, po prostu bardzo dobry, bardzo interesujący i można powiedzieć taki, jak to się mówi teraz, progresywny, prawda? O, i tutaj się jeszcze po prostu zatrzymajmy na tym obrazie. To namalował Jan Dziędziora. Obraz jest z 55 roku, czyli jest taki na granicy jeszcze po prostu czasów stalinowskich. Mimo, że Stalin umarł 2 lata wcześniej. Ale no i już po prostu można powiedzieć na granicy tych czasów tak zwanej odwilży. A co to była ta odwilż? No to było przede wszystkim po prostu zerwanie z tym systemem stalinowskim i w sztuce, i w kulturze, prawda, całej, i w życiu społecznym. To znaczy ludzie się przestali bać tej tajnej policji i tak dalej, i tak dalej. No i w 56 roku do władzy doszło stronnictwo niejakiego pana po prostu Gomułki, który stwierdził, że będzie się rozliczał z ludźmi poprzedniego systemu. No, krótko mówiąc, kilka z tych osób rzeczywiście po prostu poniosło jakieś, znaczy po prostu jakieś kary. Kilku zginęło. W każdym razie, no, krótko mówiąc, nadzieja wstąpiła w naród polski. No i ten facet w 55 namalował taki obraz, nie? Gdzie widać, no, że jednak co by nie było, nędza była, prawda? Znaczy po prostu się nędzy nie zlikwidowało, czy może nie tyle nędzy, bo tutaj nie chodzi o nędzę, tu chodzi raczej o biedę, prawda? To są takie dwie różne rzeczy, prawda? Bo jak się mówi, że Polska jest krajem po prostu biednym w stosunku do innych krajów, to nie znaczy, że jest u nas nędza, nie. Ale chodzi o to, że jest po prostu bieda, nie? Czyli niedostatek, jak to się mówi. No i co jeszcze można o tym obrazie powiedzieć? No, przede wszystkim to, że on jest bardzo współcześnie namalowany. To znaczy, on mógłby być po prostu namalowany teraz przez jakiegoś po prostu młodego, dajmy na to, absolwenta jakiejś szkoły artystycznej, czy przez nawet studenta jakiegoś, nie wiem, 4. czy 5. roku, prawda? No i ja ten obraz widziałem w rzeczywistości, znaczy, przepraszam, ja ten obraz widziałem w oryginale na tamtej wystawie. I mogę Państwu powiedzieć, że on jest świetnie zachowany, nie? Jeżeli chodzi o kolor, znaczy o strukturę farby, znaczy o fakturę po prostu tejże farby i tak dalej. No on po prostu zachowuje w dalszym ciągu taką świeżość, jakby go ktoś po prostu namalował kilka dni temu. No. Właśnie, a ten obraz to jest bardzo ciekawe, bo to namalował taki Jan Młodożeniec. On też się zajmował i plakatem, i uprawiał taką sztukę po prostu społecznie zaangażowaną. I on się nazywa Strajk.
jest namalowany w maju 1988 roku, to wszystko jest bardzo ważne, gdyż wtedy właśnie w tym 1988 roku zaczęły się strajki, które doprowadziły potem w 1989 roku do tych pierwszych wyborów, czyli do Okrągłego Stołu, a w 1990 roku do zmiany systemu, a jeszcze chyba w 1988 roku, o ile ja sobie przypominam, chociaż nie chcę skłamać, była ta ustawa po prostu Wilczka, czyli ustawa o wolności gospodarczej, czyli w wolności handlu można było wszystko sprzedawać i wszystko kupować. Prawda? Co się wydaje teraz czymś oczywistym, a kiedyś no to była wielka rewolucja. W każdym razie i ten obraz jest o tyle interesujący, że to jest obraz właśnie taki namalowany w nurcie tych po prostu młodych dzikich, czyli Neue Wilde, tak? To już wam wspomniałem właśnie o tym właśnie Neue Wilde, to był taki nurt, który w latach 80. powstał w całej Europie. Może najmniej w Stanach Zjednoczonych, ale w każdym razie w całej Europie to głównie były Włochy, trochę Francja, Belgia, Niemcy właśnie i Polska, tak. No i jeszcze jakieś odbicie tego było po prostu na wschodzie, bo tam się już tam sypał się ten Związek Radziecki. I tu się zjawia po prostu ludzka postać, ale ona jest bardzo taka schematyczna. No tu widać po prostu ludzi z po prostu karabinami, a ci żółci to są strajkujący. No ja oczywiście tutaj już interpretuję, ale każdy ma prawo do własnej interpretacji. Można, znaczy te obrazy tych po prostu młodych dzikich czy nowych dzikich, no one też często były bardzo abstrakcyjne, to znaczy jakby tutaj się po prostu zaciera granica między sztuką przedstawiającą a abstrakcją. To jest bardzo ciekawe właśnie w tych obrazach. Tak. Tu jeszcze taki obraz pokażę, właśnie bardzo istotny. To namalował taki mój po prostu kolega Jan Rylke z Warszawy, który do dzisiaj działa, jest i malarzem, i performerem, w ogóle artystą, krótko mówiąc, po prostu wielu, wielu mediów. No i to jest taki obraz bardzo charakterystyczny. Spójrzcie Państwo, 84 rok, tytuł Legion Bohaterów. I jakbyśmy ten obraz na dwie części rozdzielili, to u góry mamy wyraźny wpływ pop artu, prawda, czyli tak zwanego popu. Nawet tutaj Supermana widzimy po prawej stronie i też inne postacie, głównie z amerykańskich komiksów, prawda, których jeszcze w Polsce nie było wtedy, ale już powoli docierały, tak. Powoli komiks stawał się taką sztuką popularną, a na dole mamy jakby takich ludzi z komiksu polskiego, czyli właśnie z tego 84 roku, nie? To są właśnie no tacy typowi ludzie, jakie się spotykano, znaczy jakich spotykaliśmy na ulicy. No w sklepie to nie, bo w sklepie to nic nie było, więc co tam, chyba że przed sklepami, ale w każdym razie no spójrzcie na te twarze i twarze tych po prostu bohaterów, znaczy tych fikcyjnych bohaterów, czyli jak to się mówi teraz, super po prostu bohaterów
One są gniewne, a twarze tych ludzi są pełne zwątpienia. To się przypomina taki przepraszam, taki przebój pani no, takiej popularnej o Krystyny Prońko, znaczy ten obraz mi się tak kojarzy, jest taki hymn stojących w kolejce, to na pewno znacie, prawda? Po co kolejka ta stoi i tak dalej, i tak dalej, no. Tak. No i tu jest jeszcze też taki inny obraz tego, no tego Jasia Rylkę, Zraniony w serce, 1981. No i to jest bardzo ciekawy obraz, bo to można by tutaj 100 tysięcy, przepraszam, interpretacji różnych tego obrazu zrobić. Każdy, kto na niego spojrzy, to może go zupełnie inaczej zinterpretować. Że to może być tak, albo człowiek, który się upił i leży, że tak powiem, w krzakach pijany, albo który po prostu nie żyje, ponieważ na przykład zemdlał i jest chory, a nikt się nim nie interesuje, a może to być na przykład, no, czego bym nie chciał, no, jakaś taka scena. Mówię o najgorszej takiej ewentualności, że został po prostu zamordowany. Tak jak w tym po prostu tytule Zraniony w serce. No i tu jeszcze może na koniec, bo już jak powiem, czas nam trochę mija, a żeśmy no tylko część po prostu zagadnienia poruszyli, jakim jest współczesne po prostu malarstwo polskie, bo to jest temat rzeka. No to tutaj mamy taki obraz bardzo znanego artysty Jana Sztandzenbacha, Śniadanie z 1962 roku. I spójrzcie Państwo, będziemy mogli pójść do Muzeum Narodowego, no to zobaczycie Państwo, że krótko mówiąc, on jest jeszcze namalowany bardzo i to bardzo w formie takiej znaczy w takiej formule międzywojennej, czyli jest w takiej estetyce przedwojnia. No i są tu wpływy, prawda, i kubizmu, i po prostu koloryzmu, który był bardzo modny w Polsce przed II wojną światową i po II wojnie światowej na uczelniach, na przykład polskich, głównie wszystkie po prostu katedry, to zdobyli właśnie ci tak zwani po prostu koloryści i kapiści, a kapiści stąd, że to jest jakby skrót od komitet po prostu paryski, tak. I ci ludzie jakby, oni zdominowali polskie szkolnictwo artystyczne po II wojnie światowej. Także no jest to obraz, co prawda, no z początków nowej figuracji, ale on jeszcze nie ma zupełnie żadnych cech nowej figuracji, ponieważ w tym obrazie najważniejszy jest kolor, po prostu gra tam tych świateł tak zwanych malarskich i bardziej się na plan pierwszy się wybija martwa natura, a nie ci ludzie. Ci ludzie są jakby dodatkiem do martwej natury i wnętrza, a nie odwrotnie. W nowej figuracji było idealnie na odwrót, to znaczy istotą był człowiek, postać ludzka, a cała reszta to była
To była tylko tłem i dodatkiem. No i jako, że powinniśmy kończyć, to może bym dodał. Tu mi się nie wyświetlają te. O, może bym tu zrobił trochę taki przeskok i bym wam pokazał. O, takie trzy obrazy właśnie, które zostały zrealizowane przez członków właśnie tej grupy artystycznej pod nazwą Gruppa. I to były lata 87. Oni po prostu, no, oni w przeciwieństwie do tych młodych dzikich, to oni się jakby cofali troszkę stylistycznie do tego malarstwa z lat 40. i 50., prawda? Jakby omijając tą, krótko mówiąc, estetykę nowej figuracji lat 70. No i malowali takie obrazy. One są takie ironiczne w stosunku do polskiej rzeczywistości i operują takimi bardzo prostymi środkami, prawda? Tu jest też po prostu Jarosław, po prostu Modzelewski, o. No i ten obraz jest taki symboliczny, mógłby teraz powstać nawet, prawda? Jest to, no i może na tym obrazie, no byśmy tą opowieść naszą po prostu zakończyli, gdyż ten obraz, on w sobie ma takie wszystkie cechy polskiego malarstwa od początku XX wieku, czyli z jednej strony taka dbałość o estetykę, prawda? Bardzo duża dbałość o estetykę, bo te wszystkie linie i pionowe ściany, które się pojawiają, i poziome na podłodze, i ten skos, czyli ten, prawda, diagonal, tak, czyli diagonal, prawda, ta po prostu kompozycja diagonalna. Ten, prawda, ksiądz w tym czarnym ubraniu i ta niby ambona, czy jakaś umowna po prostu mównica z tym czarnym kolorem, czarno-białym akurat, znaczy czerni-biel, prawda, widzimy, no to też jest jakiś symbol, czyli to mamy tak, symbol, metaforę, po prostu realizm, gdyż ten ksiądz jest po prostu namalowany bardzo w konwencji też jeszcze właśnie tej nowej figuracji z lat 70. No ale cała estetyka nawiązuje jeszcze do wcześniejszych lat i są tutaj też wpływy właśnie wspomnianego chyba Andrzeja Wróblewskiego, czyli no, ten obraz jest taką jakby no, troszkę syntezą po prostu rozumienia malarstwa sztalugowego wśród polskich twórców przynajmniej do lat 80., a nawet i nie, ja, nie, przepraszam, co ja mówię, to już jest 2000 rok, czyli do lat 80. poprzez 90. do początku właśnie wieku XXI. I na tym, drodzy Państwo, chciałbym zakończyć tą taką pierwszą część opowieści o malarstwie współczesnym, z wyszczególnieniem właśnie współczesnego malarstwa polskiego. Dziękuję bardzo.